ruszy od dawna, jest rzeczywiście poruszany i warto, jeżeli tu mamy dzisiaj taką reprezentację ludzi związanych z przemysłem lotniczym, żeby nie tylko samoloty budować, ale myśleć właśnie, kto na nich będzie latał. Bo... Powtarzam też cały czas, na każdym możliwym spotkaniu brakuje nam samolotu agro o troszeczkę mniejszym udźwigu niż dromader. Brakuje nam samolotów typu AN-2, które do wykonywania zabiegów agrolotniczych są zdecydowanie bardziej ekonomiczne, zdecydowanie bardziej wydajne. Brakuje nam takich statków powietrznych, jakim był Kruk. Iran i Polska, no to jest specjalny element historyczny. Nie mówiąc o tam dalekiej historii, ale w 1943 roku, jak Państwo wiecie, cała armia Andersa przedostała się do Iranu. 150 tysięcy i żołnierzy, i rodzin w Iranie znalazły opiekę. Tam wiele z nich zmarło. Jest w wiele miejscach, kilka cmentarzy. Największy w Teheranie, Dula, ponad 2000 ludzi. Polska wykupiła zresztą ten cmentarz, jest to teren Polski i tam wszyscy się opiekują. Agrorolnicy, którzy pracowali, też włożyli nawet na utrzymanie tego. I nawet jeszcze żyją Polki, które wyszły z Związku Radzieckiego i wyszły za mąż za kilku Irańczyków. I one się tam spotykali. Tu nasi koledzy, którzy pracowali tam, mieli z nimi kontakty. I ci dwoje ludzi byli na tym filmie, także myślę, że warto, żeby jednak tutaj jakoś ich uhonorować za tą pracę i za to właśnie pokazanie tych przyjaznych kontaktów. My pracowaliśmy cały czas w krajach muzułmańskich. Egipt, Sudan, Arabia Saudyjska, Libia i tak dalej. To były kraje ortodoksyjne, no Iran również. I nigdy, nigdzie nie spotkaliśmy się z żadnymi objawami wrogości i tak dalej. Cały czas zawsze była sympatia i pomoc w każdym celu. Także tutaj trzeba też to podziękować. Mr. Zetarek, please find some special diploma for you, for your work and for your memory of your work. Moment, ja dlatego, bo tutaj jest napis i po polsku, i po angielsku, i również po persku. Także no, też jest taka, że podziękowanie za utrwalanie pamięci o przyjacielskich relacjach między polskimi agrolotnikami a mieszkańcami Iranu. Uczestnicy 5. Zjazdu Agrolotników Polskich. Ale to jest również po persku, a to mniej więcej wygląda tak. Bo Sarkor honume setoreje samowi. Bose pose farovoni, as hep se jede revolbete, dustonoje lef halabone, zero ate lahestani, va maradone, azise iromo. Pachmitam, kobe. No i jeszcze oczywiście zgodnie z naszym tradycyjnym zwyczajem. No bo ja wiem, co tam w środku jest. To jest album o Polsce, o tysiącletniej historii Polski. This is about the 1000 years of history of Poland. But we know that Iran has more than 2000 years history. No, but I think that you can teach about Polish culture and country.
Ale pan Marek też coś musi dostać za to wszystko, co zrobił tutaj. Więc kupiliśmy mu przewodnik po Iranie. Bo on po świecie już jeździł, ale w Iranie jeszcze chyba nie był. A to jest naprawdę bardzo przyjazny kraj. Także warto tam zobaczyć i może się zobaczą. Mr. Tarek, maybe you can tell something how it was in Iran. What... I'm very pleased to be here, and I cannot put it into words. I'm happy as a young filmmaker to be among you, which I found you as pilots, those who are also following their dreams, choosing. Dzień dobry, Marek Skuto. Ja będę tłumaczył z polskiego, z angielskiego na polski, więc Sitarek Sodak mówi, że dziękuję bardzo za zaproszenie i że podziwia pilotów, jak bardzo dążą za swoimi marzeniami, wykonując swoją pracę. Oni rzeczywiście wpadli w linię elektryczną i wybili dziurę w kadłubie, także potem naprawialiśmy. A z tego kontraktu zaczęły się następne. W tym roku poleciało do Iranu, bo skończyliśmy pracę w Polsce, skończył się Egipt i samoloty nie miały gdzie pracować, ale udało się wieloletni kontrakt uzyskać w Iranie. Zresztą tam w Iranie również polskie dromadery były i obsługiwaliśmy, również nasi mechanicy te dromadery obsługiwały. I od tego czasu do 2005 roku trwały tam te nasze usługi. Około 50 samolotów tam stacjonowało, załogi się tylko wymieniały. A te zdjęcia, no to są autentyczne zdjęcia i doskonale pamiętam te rzeczy. Zresztą tutaj wielu wśród kolegów było. No, Jerzy Krupa był szefem technicznym, wtedy u nas pan Grzegorz Walczak też tam był przy jednym z kierowników baz. Także i rzeczywiście mogliśmy zobaczyć autentyczne zdjęcia z kraju, jak wyglądał, jak się tam pracowało, latało, właśnie nad tymi palmami. Przyznane przez prezydenta Rzeczpospolitej Andrzeja Dudę. Zgodnie z procedurą takich oznaczeń prosiłbym o powstanie. W imieniu prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej wręczenia odznaczeń dokona wicewojewoda podkarpacki pan Piotr Pilch. W uroczystej asyście pana marszałka Władysława Ortyla. Szanowni Państwo, na podstawie artykułu 138 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz ustawy o orderach i oznaczeniach postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 1 czerwca 2017 roku na wniosek Wojewody Podkarpackiego za zasługi i działalności dla rozwoju agrolotnictwa Złotym Krzyżem Zasługi oznaczony zostaje pan Lech Banasiak. Muszę przypominać, że pan Lech Banasiak to jest jednak weteran i mundur taki, jak kiedyś wszyscy agrolotnicy nosili. Srebrnymi krzyżami zasługi oznaczone zostały pan Błaszczak, pan Aleksander Tchórzewski i pan Zbigniew Wodnicki. Oznaczonym dziękujemy, gratulujemy i
prosimy o już następna grupa oznaczonych tutaj przyjdzie. Także dziękujemy. A panowie, oprócz pana Wita, który jest lokalny, to są zasłużeni przy utrwalaniu pamięci o agrolotnictwie, przy wykonywaniu ekspozycji agrolotniczych w Krakowie i Poznaniu. Szanowni Państwo, postanowienie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej dnia 22 maja 2017 roku na wniosek wojewody podkarpackiego za wzorowe, wyjątkowe, sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej medalem złotym za długoletnią służbę odznaczony zostaje pan Krzysztof Machnacki, pan Andrzej Ruch i pan Janusz Prócki. Panowie są pracownikami GUL. Pracowali ponad 30 lat, wypełniając swoje obowiązki bez przerwy. Także dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy, gratulujemy. I prosimy, drogie miejsce następne. Dziękujemy. Z okazji tego zjazdu i tych rocznic wręczyć wyróżnienia panu Józefowi Roguzowi, człowiekowi, który związany jest z agrolotnictwem też w tych wszystkich latach i wydarzeniach. I oczywiście te wyróżnienia przekazuję szczególnie z takim, no, moim zdaniem, atencją i dużym sercem, dlatego że pan Roguz mieszka w Mielcu, oczywiście też bywał na wszystkich praktycznie wyprawach agrolotniczych. No i jednocześnie cały czas animuje to lotnictwo i tą miłość do tego lotnictwa w Mielcu. Jest wielkim pasjonatem. Zapraszam, panie Józefie, i proszę o przyjęcie tego wyróżnienia i pamiątkowego herbu, który chciałbym z tej okazji też wręczyć, aby przypominał to dzisiejsze wydarzenie. To nie muszę przypominać, że właśnie dyrektor Rogus to jest jeden z tych, którzy walczył o ten zjazd i dzięki niemu praktycznie mieliśmy środki i możliwości. No i proszę Państwa, jeszcze druga osoba niezmiernie aktywnie związana z tym wydarzeniem i oczywiście też z wszelką animacją i przypominaniem spraw lotniczych w Mielcu. Wiemy, jak dużo pan Kazimierz Szaniawski dla lotnictwa zrobił. Panie Kazimierzu, zapraszam i proszę też o przyjęcie tego wyróżnienia i też pamiątkowego herbu z okazji dzisiejszego wydarzenia. Zapraszamy. I to jest drugi panów, który walczyli o ten zjazd i masę czasu stracili na rozmowach, na kontaktach, na korespondencji. Uzgadnialiśmy każde szczegóły i właściwie panowie są tutaj głównymi bohaterami. Państwa, ostatnie wyrażenie. Pan Jerzy Krupa też, proszę Państwa, znana osoba, wielce zasłużona. Zapraszamy serdecznie. Chciałem podziękować i przekazać ten herb na pamiątkę tego spotkania. No i oczywiście, żeby to było wyrazem wdzięczności za wszystko, co w swojej pasji i w swoim umiłowaniu do lotnictwa pan Jerzy robi. Wszystkiego najlepszego. Gratulacje. Jerzy Krupa to trzymał całą administrację, wszystkie listy, wszystkie tutaj i cała informacja, no, informacja o wpłatach, o gdzie w jakimś hotelu i tak dalej. Także może niech czasami komuś się nie podobało, że jest kimś tam, ale mieszaliśmy tak jak to na akcjach. Tutaj na dzisiaj macie mieszkać i już. Dziękujemy Jurkowi.
Państwa, oczywiście to są wyróżnione te trzy osoby, ale ja bym chciał wszystkim podziękować Państwu za to, że dzisiaj jesteście, że dzisiaj możemy, jak Pan Wojewoda powiedział, gościć ważne osoby z całego kraju, z całej Polski, ale oczywiście też mamy gości zagranicznych. Myślę, że to ważne wydarzenie. Cieszymy się bardzo, że ono trafiło do Mielca, do Podkarpacia. Wiedzą Państwo, że Dolina Lotnicza, ta cała świetność lotnictwa polskiego głównie koncentruje się tutaj na Podkarpaciu. Ja myślę, że ta dziedzina przemysłu i aktywności oczywiście także, bo usługi agrolotnicze też są tą formą, rozwija się bardzo dobrze i cieszymy się bardzo, że to, co było dzisiaj przedstawiane, prezentowane, te wspomnienia także są niezmiernie miłe i myślę, że dla Państwa niejednemu na pewno łezka wokół się zakręciła, ale dobrze wspominać dobre wydarzenia, dobre czasy i oczywiście też planować na przyszłość, bo tak po prostu trzeba. Miłego wieczoru, miłych zdarzeń, miłego pobytu na Podkarpaciu i w Mielcu i oczywiście zapraszamy w każdym czasie, w każdym momencie. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za pomoc, wsparcie i zrozumienie naszej tutaj sprawy. Zaczynamy od pana dyrektora Radwana, który, jak już mówiłem, był zjazd w 2011. Pierwsza ekspozycja agrolotnicza z kilku głównych samolotów została otwarta w czasie naszego zjazdu. A oprócz tego w Krakowie została umocowana tablica pamięci 68 ofiar wypadków lotniczych. Także pod opieką pana dyrektora znajduje się ta tablica chroniona i pamięta o tym, że jednak to jest walka również ze szkodnikami, bo i ofiary też są. Pan Niestrawski odbiera dla dyrektora Muzeum Lotnictwa w Szczeniawie, gdzie w 2014 została otwarta druga największa ekspozycja agrolotnicza. Także tu spełniliśmy nasze marzenia. Od początku realizując zjazdy myśleliśmy o tym, gdzie by tu jednak zachować te nasze samoloty pod opieką. No i właśnie panowie dyrektorzy muzeum takich sławnych w kraju wzięli to pod opiekę i myślę, że już tam zawsze będą mogły następne pokolenia oglądać, co w Polsce wyprodukowano i na czym latano. Dziękujemy również. A panu dyrektorowi Radwanowi jeszcze Mielec chciał podziękować za tego miga. Proszę Państwa, Szanowni Państwo, Pani Poseł, Panie Wojewodo, Szanowni Przyjaciele Samorządowcy, Szanowni Państwo, Uczestnicy 5. Zjazdu Agrolotników. Chciałem z tego miejsca bardzo serdecznie podziękować Panu Dyrektorowi Radwanowi. Przede wszystkim za to, że przekazał nam do Mielca samolot, który był tutaj produkowany, samolot odrzutowy LIN 5. Jeden egzemplarz z tego muzeum właśnie z Krakowa trafił tutaj do nas i dzięki wsparciu miasta, dzięki wsparciu i zaangażowaniu pana Szaniawskiego, pana Roguza, pana Bańko, ten samolot został odnowiony oczywiście siłami technicznymi pracowników firmy WZK w większości, ale nie tylko. I tu chciałbym podziękować wszystkim, którzy się włączyli w tę akcję. Ten samolot jest pięknie odnowiony, wygląda tak, jakby za chwilę miał startować. Jeżeli będziecie mieli Państwo okazję obejrzeć ten samolot, a warto, naprawdę oko cieszy i jeżeli popatrzymy na numer boczny tego samolotu, 1463, jak dobrze pamiętam, bo tyle tych samolotów było wyprodukowane, to świadczy o potędze Mielca, a w tym także o wszystkich pracownikach firm agrolotniczych, którzy tutaj służyli, bo przecież obok tych samolotów również wykonywali swoją pracę i którzy razem z innymi budowali potęgę Mielca, potęgę wcześniej COP-u, a teraz potęgę współczesności technicznej, innowacyjnej miasta i powiatu mieleckiego. Życzę, aby ten rozwój trwał dalej, żebyśmy pamiętali o historii, ale żeby także całym sercem wzmacniać swoją wiedzą i doświadczeniem, które Państwo posiadacie, młodych ludzi, którzy chcą uczestniczyć w tej pięknej życiowej przygodzie, jakie jest lotnictwo, w tym agrolotnictwo również, bo to jest niezmiernie trudna działka działalności lotniczej. Życzę wszystkim miłych wrażeń na tym zjeździe, a wszystkim, którzy pomagali i uczestniczyli w tym przedsięwzięciu dzisiejszym, w tej uroczystości 50-lecia, życzę i dziękuję bardzo wszystkiego, co najlepsze od władz samorządowych miasta Mielca. Dziękuję bardzo.
Prosiłbym również o przyjęcie listu gratulacyjnego dla pana Mariana Nasiłowskiego. Z okazji właśnie tego dzisiejszego zjazdu za całokształt dokonania na rzecz rozwoju.